Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych? Część pięćdziesiąta ósma. Biblia naucza, że wielu ze zmarłych podda się zarządzeniom królestwa, gdy zostaną one zaprowadzone na ziemi. Naszym piętnastym argumentem za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych jest to, że Biblia naucza. Że wielu ze zmarłych podda się zarządzeniom królestwa, gdy zostaną one zaprowadzone na ziemi, a żeby to uczynić, będą musieli wówczas żyć. Psalm 22 wersety od 28 do 30, wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów. Albowiem pańskie jest królestwo, a On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść, i upadać przed Nim, przed oblicznością Jego kłaniać się będą wszyscy wstępujący w proch, i którzy duszy swej żywo zachować nie mogą. Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety od pierwszego do 26. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak wadami wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, każdy w swoim porządku, jako pierwszy zwiastun Chrystus, potem w czasie jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Rzymian rozdział 14 werset 9 Chrystus po to umarł i z martwych wstał aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Izajasza rozdział czterdziesty piąty, wersety dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci, spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język. Filipian rozdział drugi wersety od ósmego do jedenastego, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Psalm 86 Werset 9 Wszystkie narody, które stworzyłeś, Przyjdą i kłaniać się będą przed Tobą, panie, i wielbić imię Twoje. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.